No i tyle wszyscy czekali i już po. Będzie dogrywka jeszcze. A, no tak, częściowo będzie dogrywka. No, ale taka dogrywka jakby... 50% skuteczności mieliśmy. Jednego kandydata zaprosiliśmy, wszedł, drugiego zaprosiliśmy, nie wszedł. Jakby obu weszło, to by było ciekawe. A jeszcze raz przypomnijmy, zapraszaliśmy wszystkich. A teraz po powiedzmy, ile ten jeden kandydat, a może i drugi zyskał dzięki rozmowie z nami, albo stracił? No, Tak zastanawiasz się. No, tego nie wiemy. Tego nie wiem. Ale nie. ten drugi kandydat, który nie został prezydentem, widzę, że został radnym. No ale o mały włos, o mały włos. Niewiele brakowało? Żeby wszedł do drugiej tury. No, jeden, czy... jeden punkt procentowy, więc to jest mało. To możemy sobie ten sukces chyba zaliczyć na poczet naszych sukcesów. No w sumie to o wyborach można by rozmawiać, nie? Tak sobie dzisiaj myślę, że wielu tych antyjaśkowiakowych kandydatów pluje sobie w brodę pewnie. Był błąd. No ich błąd. Ich błąd. ich błąd, kogoś innego radość. Ktoś odda się sukces, ktoś popełnia błędy. Tak to już jest. A dzisiaj wiesz co? Wracamy do tego, co Na najbardziej lubimy. Czyli co, Do żarcia. To to ja to ciągle <laughs> tym. Oh, Ale wiecie Państwo, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że Michał lubi jeść, a ja wyglądam jakbym lubił jeść. Ty jeszcze bardziej lubisz jeść. <laughs> dzisiaj wracamy do jedzenia, ponieważ zainspirowaliśmy się tym, że jedna z poznańskich restauracji właśnie niedawno przeszła kuchenne rewolucje i mamy dzisiaj rozmowę nie z nimi. O dziwo, no nie dotarli. A mamy rozmowę z kimś, kto tą rewolucję przeszedł w zeszłym roku. I z tego, co wiem, dobrze się miewa i Cały ma szerszą czas. perspektywę, tak. I z tego, co opowiada yy, ta pani, trzeba jechać. Czyli co? Jak się przejdzie rewolucję, to najpierw jest szał ciał i wszyscy walą drzwiami i oknami, bo było się w telewizji, a potem co? A potem musisz posłuchać. No, co mówi A... pani? I tutaj teraz wejdę gładko. Elżbieta dziurka, czyli szefowa, i z tego, co tutaj widziałem na żywo, silnik, cały silnik, cała potężna machina, która zarządza zajazdem, kacza, zamieszanie w komornikach. Dobrze brzmi. Tak. Hmm. A jak smakuje? Wiesz, co podają, nie? Przede wszystkim. <laughs> nie, nie domyśliłem się zupełnie, <śmiech> wiesz. <śmiech> Posłuchaj, posłuchaj, bo będzie, y, będzie dużo o, o jedzeniu. Pani Elżbieta Dziurka, kacze zamieszanie, komorniki, start. Dlaczego wezwaliście Magdę Gessler na pomoc? O, to tak długa i krótka historia. Może generalnie być krótka historia w długiej wersji. Krótka historia w długiej wersji. Jestem fanką pani Magdy od pierwszej edycji i pierwszego odcinka. I generalnie dużo się uczyłam z jej programów. Do tego stopnia, że zdałam egzamin na kucharza, bo z zawodu jestem krawcową pierwszego. Yy, I w pewnym momencie, gdzie byłam na jakimś tam szkoleniu, okazało się, że pani Magda gdzieś tam robiła kuchenną rewolucję. I mnie to na tyle zafascynowało, że stwierdziłam, że kurczę, może by spróbować u nas. No i wysłaliśmy zgłoszenie po takich trzech latach zastanawiania się. No i po trzech dniach zadzwonił telefon i okazało się, że... Po trzech dniach? Od zgłoszenia? Od zgłoszenia, tak. Bardzo szybko, szybko byłam bardzo poszło. zdziwiona. Tak. Ale co takiego się wydarzyło, że stwierdziliście, okej, okay, potrzebujemy pomocy? Coś no nasz lokal, nasz lokal generalnie działał na takiej zasadzie, że to były w większości imprezy okolicznościowe, a brakowało nam takiego klienta, no i cateringi dla firm i tak dalej, a z tego to trudno się już było utrzymać, więc albo krok do przodu, albo myślę o tym, żeby jednak powoli zacząć myśleć o tym, żeby to zamknąć. Czyli głodnych ludzi potrzebowaliście po prostu. Bardzo dużo głodnych ludzi potrzebowaliśmy. Przyszli? No po kuchennych rewolucjach to był taki y, cios, że po prostu nie byliśmy w stanie, że tak powiem, sobie z tym poradzić. Poradzić y, fizycznie. Klęska urodzaju. u urodzaju, tak. To jest to, o czym zawsze pani Magda mówi, że krótko po jej nagraniach właśnie dochodzi do takich sytuacji. No i trzeba umieć później nad tym zapanować i tylko iść do góry i się cały czas starać niestety. Jak zapanowaliście nad tą klęską urodzaju? No myślę, że w miarę dobrze, bo cały czas się uczymy, rozwijamy, staramy, wprowadzamy nowe dania, no ale przede wszystkim dbamy o produkty. Żeby ta jakość produktu była naprawdę porządna, wysoka, no i żeby była ta różnorodność w karcie. A to jeszcze cofnijmy się do, do tego momentu, kiedy podejmujecie decyzję, dobra, potrzebujemy Magdy Gessler. Nie baliście się tej konfrontacji? No bardzo się baliśmy tej konfrontacji. A pani jako fanka to chyba wiedziała, co tam się może wydarzyć. Ja doskonale wiedziałam, co się może wydarzyć i w pełni świadomości właśnie taką decyzję podjęłam. Na pewno nie bałam się takich rzeczy jak bałagan na kuchni, jak brudne gary, brudne talerze, bo to jest akurat mój konik i, i tu panią Magdę doskonale rozumiem. Nic nie znalazła? Nie. Za szafką żadną nie było? Brak. Nie. Pani Magda wręcz powiedziała, że garnki i patelnie to chyba kupiłam nowe na potrzeby kuchennych rewolucji. Natomiast nasze garnki miały po 20 lat i po prostu były czyste. Były jak nowe. Nieczyste, tylko jak nowe, bo, bo u mnie w firmie krąży fama, że ja jako szefowa to po prostu znajduję kropki wszędzie. Ale uważam, że klient przede wszystkim powinien mieć ugotowane w czystych naczyniach i podane na czystych naczyniach, bo to jest kuchnia i to jest gastronomia i to jest jedzenie. To, co Panią zaskoczyło w takim razie? E, co mnie zaskoczyło w, u Pani Magdy? No. Troszeczkę, albo nawet bardzo mnie, a szczególnie moje pracownice, zaskoczyło to, że Pani Magda powiedziała, że wszystko to, co je jest, ohydne. Tak powiedziała. Tak, że zupy są robione z wody i na wodzie, że kaczka jest rozmięknięta, a kaczka to było coś, co robiliśmy. Nam się wydawało, że w miarę fajnie w miarę smacznie. Także po pierwszej ocenie, szczególnie moje pracownice, to po prostu płakały, szlochały, że do niczego się nie nadajemy. No to wszyscy zawsze szlochają i płaczą, nie? A ja nie ryczałam akurat w tym momencie. Jestem no ale co ryksą, pani ale nie ręczałam ja pomyślałam sobie tak, że. Źle że kurczę, no dobra, pewnie pani Magda ma inne smaki, pewna byłam co do czerniny i tego nie zmieniłam i to zostało w takiej postaci, w jakiej robiliśmy i klienci są cały czas zadowoleni. Natomiast uważam tak, że jeżeli ktoś powie prawdę i skrytykuje to danie, to nie trzeba ryczeć się poddawać, tylko sprawdzić, co w tym daniu było nie tak, czy w tym jedzeniu było nie tak, że nie smakowało. I jednak, jednak zbadać, czy ta krytyczna opinia była tak naprawdę słuszna, nie po jednym głosie, bo każdy ma prawo do różnej różnego smaku, więc no, nie poddawać się, tylko się uczyć dalej. Pani Magda, Pani Ma, panią Magdą, ale czy klienci wam mówili, że jest nie tak? My tych klientów mieliśmy na tyle mało, że y, same imprezy u nas były bardzo fajne i bardzo ludzie byli zadowoleni. Natomiast my nie mieliśmy takiego doświadczenia w takim kliencie takiego indywidualnym, restauracyjnym. I tu się okazało, że to jest kompletnie inny klient, ma inne wymagania, on chce czegoś więcej, chce mieć bardziej nowocześnie podane, chce mieć troszeczkę inny smak tego jedzenia. No i tu trzeba się było bardzo dużo nauczyć. To się udało? Myślę, że się udało. I w tej chwili jesteście restauracją? W tej chwili jesteśmy restauracją, restauracją, do której ponad rok po kuchennych rewolucjach generalnie na stoliki na niedzielę trzeba robić rezerwacje, przynajmniej już z tygodniowym wyprzedzeniem. I menu zostało? Menu zostało. Pani Magdy, menu nawet brało udział w konkursie w Szleniawie i Carpaccio z Ziemniaków, i Kartoflanka, i tam zostały wyróżnione, co jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast całe dania pani Magdy uważam, że i tak były super i klienci są bardzo z nich zadowoleni i bardzo im smakują. My swoją kartę powiększyliśmy, bo skoro to jest zajazd, kacze, zamieszanie, to chodzi o to, żeby właśnie pokazać, ile rzeczy można zrobić z kaczki i że każda z tych rzeczy może być smaczna na swój sposób. I ta kaczka została jako główny punkt programu. Kaczka została jako główny punkt programu i to jest, że tak powiem, nasza chluba. A jak wyglądały przygotowania do programu? Dzwoni człowiek, mówi: Dobra, wchodzicie. Tak, dzwoni człowiek i nie mówi: Dobra, wchodzicie, tylko dzwoni człowiek i mówi: Chcielibyśmy Was zobaczyć, chcielibyśmy się dowiedzieć o co chodzi, jak to wygląda, czy się w ogóle nadajecie, czy się nie nadaje, nadajecie. E, przyjeżdża później, że tak powiem, no, z zaskoczenia sprawdza, jak to u nas wygląda. Znaczy nie umawia się. E, wstępnie się umawia, ale my nigdy nie wiemy, to tak jak Kto w Stanachidem nigdy nie wiemy, kiedy i jak przyjedzie, tak? I to jest chyba właśnie fajne, że to jest taki moment pierwszy zaskoczenia. No, i wtedy przyjeżdża i ocenia, tak? Czy się nadajemy, czy nie. Przeprowadza z nami rozmowy, te rozmowy dalej wędrują do firmy. Ale jeszcze momencik: nadajecie mm -hmm. się wtedy, kiedy jesteście y, słabą restauracją? Trudno mi powiedzieć, bo ja nie czułam się nigdy słabą restauracją. I jak przyjechali... A nie powiedzieli pani tego, że na przykład było okej, okay, bo było słabo. I wtedy oznacza to, że nadajecie się do rewolucji. Y Powiem tak, że generalnie panowie, jak spróbowali naszych dań, to stwierdzili, że kurczę, te dania są naprawdę fajne i oni chyba już wiedzą, w co pójdzie pani Magda, że generalnie tu trzeba pod, pokazać, że my coś potrafimy, udoskonalić to i żeby pokazać ludziom gdzieś dalej, że my to robimy i robimy to dobrze, a po kuchennych rewolucjach, mam nadzieję, świetnie. No i, i to trzeba przedstawić wszystkim, żeby wszyscy się o nas dowiedzieli, tak? No dobra, że... i, przy, i ci panowie przyjeżdżają, tak? jedzą, ujawniają tak. się? Ujawniają się, tak, bo, bo wtedy są pierwsze rozmowy z nimi. Ujawniają się i, i generalnie mówią, że, że takie i takie będą zasady, że oni będą musieli y, przeprowadzić z nami rozmowy. Te rozmowy trafiają później do producenta i on ustala, czy my się nadajemy, czy się nie nadajemy. I co, potem umowa przychodzi? E, no, trwało to ponad półtora miesiąca czy dwa. I okazało się, że jednak się będziemy nadawać, przyjeżdżają, podpisują umowę, no i wtedy czekamy na, na czas, kiedy przyjadą i zaczną nagrywać. Jak ta umowa wygląda? Możecie się na przykład jak każda, jak każda umowa ma bardzo dużo stron. Szczerze powiedziawszy, o, to, to, ja, to ja generalnie nigdy się w tą umowę do końca nie wczytałam. Mhm. Generalnie ważne dla mnie było to, czy mogę używać później wizerunków, czy nie, i czy jakaś kara w momencie, kiedybym nie przeszła tych kuchennych rewolucji, bo przecież jest również taka możliwość. Że powiecie, sorry, jednak nie podoba y się. za bardzo tak. wkraczacie na nasz grunt prywatny, czy za bardzo narażacie moje jakieś tam emocje prywatne, bo, bo na tym mi zależało, żeby jak najmniej po prostu było to narażone, bo, bo jednak rodzina to jest coś, co jest najważniejsze, tak? A wiem z różnych edycji, że czasami było to na tyle po prostu inwazyjne, że, że tych ludzi to no niestety, ale skrzywdziło. I, I mają państwo na to jakikolwiek wpływ podczas kręcenia programu? Możecie powiedzieć tutaj, proszę nie wchodzić z kamerą? My tego nie doświadczyliśmy tak naprawdę, bo ja postawiłam krótkie zasady. Dotąd i nie dalej. I, i, no i generalnie ja chcę tego, wy chcecie tego i, i tak niech to wygląda. Oczywiście u nas też była sytuacja, że sprawa naszej córki była y, poddana, że tak powiem, y, na forum. Okazało się, że y, tak, z perspektywy tego półtora roku mogę powiedzieć, że generalnie to był troszeczkę taki, nie wiem, jak żal pracowników o to, że muszą pracować z córką szefowej, która nie zawsze spełnia się tak, jak powinna. To jest nasze dziecko, ja wiem, jaka ona jest, nie jest ideałem, no ale nie ma ideałów. I obecnie ekipa, która pracuje z nami, wychodzi z założenia, że to jest córka szefowej i szefowa decyduje, kiedy ona jest w pracy, kiedy jej nie ma, a my mamy za zadanie z szefową pracować, a ją traktować jako takie dodatkowe koło ratunkowe. No i tak to wygląda i to się akurat teraz świetnie sprawdza i okazuje się, że to koło ratunkowe jest częściej w pracy, jest fajniej niż by się kiedyś komuś wydawało. Czyli przyzwyczaili się do córki szefowej? Przyzwyczaili się tak, ja myślę, że my mamy bardzo dobry kontakt, ja i pracownicy ze sobą i to jest też bardzo ważne akurat w... W tym rodzaju działalności to jest chyba coś najważniejszego, bo gotuje się sercem, a jak są kłótnie w pracy, niedomówienia, to niestety, ale to się nie przekłada na, na jakość jedzenia. A w Was się dużo zmieniło? W Pani, w załodze? Załoga się zmieniła. E, dwie osoby nie wytrzymały napięcia. Programu? Straciłam y, no, napięcia po programie, tak? Straciłam pracownicę po siedmiu i pół latach. Także to i tak jak rozmawiam z kolegami z branży to już to był pracownik który już był weteranem w tej branży bo kucharze tak długo nie wytrzymują. Ale nadal mamy kontakt prywatny. Nie wytrzymał uczeń, który potem już stał się pracownikiem, ale w ogóle nie pracuje w branży, więc to chyba nie był temat dla niego. A my no myślę, że bardziej z, więcej wzrosło zaufanie między nami, bardziej bardziej sobie ufamy, bardziej się dogadujemy, się. rozumiemy. I generalnie czasami to jest tak, że zanim ja coś powiem, to dziewczyny mówią, a szefowa to, a szefowa tamto. I czasami się nawet śmiejemy, że czytamy sobie w myślach, więc myślę, że to jest taki układ, który no po prostu jest marzeniem w firmie. Czyli Magda Gessler poprzestawiała wam trochę biznes? No, pani Magda zawsze przestawia biznes, zawsze uczy patrzenia trochę inaczej na wszystko. I myślę, że sposób jej wyrażania tego, co jest źle w firmie, jest w sumie dobrym sposobem, bo wydaje mi się, że na większość z nas działa taki obuch najbardziej, tak? Wylanie zimnej wody na głowę i pokazanie nienosory. Wydaje ci się, że to jest dobrze. Wydaje ci się, bo nie chcesz widzieć złych rzeczy, a powinnaś. Powinnaś zobaczyć z tej, z tej perspektywy, to tutaj nie gra, to nie gra. Nie bać się, odważyć się, pokazać, że coś tam więcej potrafisz. I co nie grało u was? No generalnie u nas to były takie bardziej, myślę, że drobiazgi, brakowało tej odwagi przede wszystkim. Brakowało odwagi w gotowaniu, brakowało wiary w siebie, że to co robimy może smakować, że może ktoś przyjechać, nie wiem, goście z nadmorza, z gór, tak, z Londynu w odwiedzinach do rodziny i, i wpadają do nas już trzykrotnie nawet, bo wracają, to jest fajne, bo wiedzą, że to jest, to jest robione z czegoś takiego bardzo naturalnego, bardzo smacznego, bardzo zdrowego. No i jak niektórzy mówią, że w życiu nie myślą, że kaczka może tak dobrze smakować. I to jest chyba największa nagroda. I wiara w siebie. To, że uczestniczymy też w konkursach, to też właśnie daje nam taką wiarę w siebie, tak? Pewność tego, że jednak to, co robimy, nie smakuje tylko nam, ale smakuje bardzo wielu osobom. I wygrywacie te konkursy? Dzięki tej pewności. Wygrywamy, siebie? zdobywamy drugie miejsca, więc to jest też ważne, bo to są konkursy regionalne. Znaczy, naszym mottem zawsze było, że kuchnia domowa regionalna, i teraz bardzo mocno staramy się w to iść. Mieliśmy takie dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu w daniach lunchowych występowały zawsze takie dania regionalne stare, tak? Czyli jakaś tam polewka, czyli jakieś tam typowe białe kwaśne poznańskie, czy parze broda. I te rzeczy wbrew pozorom, no bardzo się ludziom podobały. I no w tym tygodniu też do tego wracamy, bo ludzie chcą, tak? Ludzie piszą, Boże, ja dawno nie jadłam polewki poznańskiej, tak? Czyli tu się stare smaki bronią. Ludzie tego pragną, ludzie tego chcą, i my po prostu staramy się pokazać, że to może być smaczne. Że to jest smaczne. Magda Gessler zawsze przekonuje was do tego, żebyście karmili zdrowo, naturalnie yy, i lokalnie, a to oznacza drożej niż, yy, niż zwykle, tak? Yy, niekoniecznie właśnie. Ja właśnie się akurat z tym mottem pani Magdy bardzo zawsze zgadzałam. Zawsze uważałam, że trzeba po pierwsze wspierać regionalnych producentów. Bo jeżeli są blisko, to ja wiem, na jakiej bazie oni produkują te rzeczy, z czego oni to robią. Widzę to niejednokrotnie. My mamy własne gospodarstwo, czyli tam ziemniaki, różne warzywa mamy z własnego pola również. Mamy pana, który miody produkuje, mamy panią, która sery produkuje niedaleko, która ma sad, gdzie rosną jeszcze stare odmiany jabłoni, robi swoje soki naturalnie tłoczone. I my dlatego uczestniczyliśmy tam w projekcie smaki powiatu poznańskiego, żeby po prostu. Pokazać ludziom, że regionalność jest fajna, że, że tam ludzie kładą nacisk na naturalność i nawet ten sad nie jest pryskany jakimiś tam opryskami chemicznymi, tylko naturalnymi, tak? Są szkodniki usuwane i to jest fajne, i o to trzeba dbać. I, I to trzeba roku, pokazywać. Półtora roku temu nie korzystaliście z tych produktów. Korzystaliśmy. My już z tych produktów zaczęliśmy korzystać jakieś 5-6 lat temu. Ja też pochodzę z gospodarstwa małego, gdzie kury, kaczki hodowało się całe życie i warzywa również i też z tego już korzystałam. I zawsze broniłam właśnie tych lokalnych, małych producentów, i, i zawsze uważałam, że z tego trzeba korzystać. Trzeba korzystać z tego, co się ma jak najbliżej siebie. Po pierwsze daje się zarabiać tym ludziom pieniądze, a po drugie tworzy się taką więź i tworzy się takie zaufanie wśród klientów, wśród dostawców, że kurczę wiesz, dali nam szansę, sprzedają moje miody, ludzie wiedzą, że to są miody zdrowe, sprzedają moje jabłka i ludzie nagle wiedzą, że jest taka pani Iksińska, która super ma jabłonie, super soki, one nie są jakieś rozwadniane, nie mają cukru i że to jest zdrowe, smaczne i nic mi po tym nie jest. I biorą dziesiąte razy, czyli muszą być dobre. I biorą 10, 15, i wracają, i później sami do niej jeżdżą. No bo my, pani Gosiu, chcemy od pani, no bo my tutaj chcemy od pana miody. My umożliwiamy również sprzedaż tych rzeczy u nas, także ludzie u nas też mogą zakupić. No dobrze, przyszła Magda powiedziała: Sorry, wszystko jest niedobre, tak? Tak, tak. Magda powiedziała, że zupełnie to I Co się wtedy wydarzyło do... na zapleczu? E, no na zapleczu wtedy powstała panika, płacz i tak dalej. Ja jestem osobą, która często płacze i, i lubię płakać. Z różnych przyczyn, z radości, ze smutku, ale sobie tylko powiedziałam tak, no dobra, okej, okay. jeżeli pani Magdzie nic nie smakowało, no to zobaczymy, co nam wymyśli i co nam zaproponuje i czego nas nauczy. Yy, moje dziewczyny płakały. Ja nawet do tego stopnia byłam, e, że tak powiem, e, jakoś zniesmaczona tym, że mi się nie udało powiedzieć, że to jest w miarę dobre, bo cały czas mi się wydawało, że to jest dobre, że nawet na następny dzień nie chciałam, jak to tradycyjnie jest, gotować potraw dla pani Magdy innych, które by tam. No, ale Poprawiły za namową wrażenie. dziewczyn, tak, za namową dziewczyn zrobiłyśmy kilka rzeczy i myślę, że jak pani Magda powiedziała, że to jest zupa, którą gotowałam, ona akurat brała udział w konkursie, wygrała i pani Magda jedząc ją powiedziała tak, że wiesz, no to jest zupa, ale wiesz, to jest dla restauracji w Poznaniu, a nie dla takiej karczmy jak twoja. Dziewczyny były zniesmaczone, a ja mówię, nie, dla mnie to było mega wyróżnienie, bo pani Magda stwierdziła, że to jest zupa na bardzo wysokim poziomie, ale za niekoniecznie dobra. nasi goście będą chcieli taką zupę jeść w takim miejscu. No, także ja już wtedy uwierzyłam na tyle w siebie, że stwierdziłam, że no na pewno dam radę. Nie miała ma pani, rzeczy niemożliwych. Nie miała pani wrażenia, że to wszystko jest tak trochę pod program, że to musi być złe, żeby potem było lepsze? Myślę, że każdy ma takie wrażenie. Myślę, że każdy, to znaczy, nasi klienci na pewno mieli takie wrażenie, ponieważ czernina, której pani Magda spróbowała i dla niej była fuj-fuj, to posypały się takie lawiny komentarzy pod tym, co pani Magda powiedziała, że jak, że w ogóle nie słuchaj pani Magdy, że ta czernina jest super, w ogóle jej nie zmieniaj, nie ma mowy, nie zmieniaj dodatków, to jest coś, na co my wracamy. My nie ukrywam, robiłyśmy przez dwa tygodnie czerninę w takim smaku, jaki nam pani Magda zaproponowała. Nie smakowała wam? No, znaczy ja nie powiem o swoim smaku, ale smaki klientów były takie, że oni celowo też przyjeżdżali próbować. Mówią, nie, wracaj do swojego, może trochę więcej daj podrobów, może więcej tego, ale w życiu nie rób tego tak, jak pani Magda kazała, bo to nie są smaki wielkopolskie, to nie są smaki tutaj naszego regionu. A masz klientów z regionu, więc nie słuchaj pani Magdy. Czyli klienci przez dwa tygodnie jedli zupę Magdy Gessler i twierdzili, Yy, to Wracamy. znaczy, czerninę, tak? Czerninę. Czerninę, no bo jasne. pani Magda nam zupełnie inną zupę tak, wrzuciła do menu. Tak, nie, nie smakowała im yy, i no generalnie teraz wiem, że ludzie na czerninę do nas przyjeżdżają naprawdę z różnych stron i to jest naprawdę miłe. I na czerninę i na kaczkę, bo nasza rola z kaczki w Szeniawie w tym roku zajęła drugie miejsce. Gdzie pierwsze miejsce zajęła kiełbasa tam z dziczyzny i z cielęciny, więc to już po prostu, no więc tu akurat na pewno robimy to na tyle dobrze, że klientom smakuje. A ile w tym wszystkim jest teatru, a ile jest rzeczywistości w tym programie? Kurczę, ja odnoszę wrażenie, że nie było teatru. Dlatego ja zawsze mówię, że to co pani Magda pokazuje, czasami ludzie mówią, bo tam był taki bałagan, to jest niemożliwe. I kiedy do mnie zadzwoniono z programu, to moje pierwsze pytanie było takie, bo oczywiście krąży wiele legend o tym, jak to się odbywa. Niektórzy mnie pytali, skąd wziąłem 100 tysięcy na to, żeby zapłacić pani Magdzie za kuchenne rewolucje. Niektórzy mówią, jak ty się nie bałaś miesiąc nie sprzątać. I moje pytanie było tylko takie do pana, który do mnie zadzwonił, czy to jest prawda, że ja przez miesiąc nie mogę sprzątać w lokalu? No pan zaczął się śmiać i mówi, skąd to pytanie? No właśnie stąd, że takie plotki głoszą. Dla mnie po pierwsze to jest sanepid, po drugie to są klienci, a po trzecie mogę robić show, bo Kuchenne Rewolucje to dla każdego jest to show, pokazywanie czegoś albo dobrego, albo złego, albo najpierw złego, później dobrego, więc to z tym się trzeba liczyć, tak? I dla mnie czystość była zawsze na pierwszym miejscu w lokalu i, i pan mówi, że no nie, no absolutnie macie działać tak, jak działacie, jak funkcjonujecie. No tak, ale nie. nadal przez cały czas zdarza się w tych programach, że to yy, jest brudno po prostu, mimo że to jest dwudziesty któryś sezon i wiadomo, no że i pierwszy myślę, Magda, to jest czystość. i myślę, że niestety, ale tam jest brudno. No musi być. Bo myślę, że niestety tego brudu tam jest. specjalnie. nie. Ja nie, nie jestem tego samego zasadza. zdania. Tak, jestem tego samego zdania. Ja mam y, trzy uczennice. I proszę mi wierzyć, młodzież dzisiaj bardzo trudno nauczyć jest dbania o czystość. Wielu rzeczy takich podstawowych nie rozumieją. Dlaczego no ja muszę ten piec tak wyszorować, a nie inaczej? O co się szefowa czepia? Gdzie tu kropki? Jakie kropki? Ale wiem, że przenoszą to później na własne środowisko nawet domowe, i później mamy czasem się śmieją. Bo wie pani, bo ona teraz tak myje naczynia, że aż mi wstyd. No kurcze i dobrze, chociaż tyle przenosi z tego, tak? No, także, w... no kuchenne rewolucje to jest na pewno jakiś show. I z tym się trzeba pogodzić. Trzeba pogodzić się z tym, że pewne rzeczy, których my nie chcemy, będą na światło dzienne przekazane, no ale jeżeli godzę się na taki program, no to wiem, na co się godzę. I godzi się pani na to, że takie rzeczy mogą się zdarzyć? Tak. W umowie. Tak, tak. No myślę, że każdy musi się z tym pogodzić. No, no niestety, no, biorąc udział w czymś, co jest y, nadal kontrowersyjne już po tylu, y, tylu akurat już odcinkach, jest to cały czas program bardzo kontrowersyjny, no to wiem, że jeżeli biorę udział w, czym, w czymś kontrowersyjnym, no to pewne rzeczy będą musiały wypłynąć, tak? No niestety. Widzieliście program przed emisją? Y, nie, nie. Nie oglądaliśmy programu przed emisją. Stwierdziłam, że nie będę oglądać programu przed emisją. Ale My na playerze mogliśmy, tak jak każdy, tak, kilka dni przed mogliśmy na playerze obejrzeć, no to nie oglądaliśmy. Emisja jest. Tak. I generalnie, no ja uważałam, że nie lubię pokazywać się medialnie, to przede wszystkim, zawsze uważam, że źle wyglądam, źle wypadam i to chyba było najgorsze. Natomiast rzeczy, które myśleliśmy, że się ukażą i tak dalej, no, no u nas trafiło akurat na bardzo kiepski moment, który jeszcze bardziej nas przed emisją, przed nagraniami zdołował. I no tutaj właściwie to na szali było takie... Mieliśmy dużo ważniejsze i poważniejsze problemy niż kuchenne rewolucje, że tak powiem. Straciliśmy bardzo dużo pieniędzy poprzez pożar, straciliśmy kombajn, wiele innych rzeczy, które z racji tego, że to był drewniany budynek, no niestety nie ulegały, nie podlegały ubezpieczeniu. No i, i to był dla nas ważniejszy problem, to była bardzo świeża sprawa dwa tygodnie wcześniej, więc to było bardziej bolesne niż te kuchenne rewolucje. I stwierdziłam, że jeżeli, już jeżeli to przeżyliśmy, to kuchenne rewolucje to jest po prostu... Uważam, że kuchenne rewolucja to nie jest to, że przychodzi pani Magda i czaruje czarodziejską różdżką i wszystko się spełnia. Nie. Po prostu ona daje nam wytyczne, ona nam mówi, ona nas naprowadza, ona nam podpowiada, a to, co my z tym zrobimy, no to jest tak. Albo powiedzieć, że nie, no pani Magda po prostu na wymyślała i nie wiadomo, co ona by chciała i nie wiadomo, co ona sobie wyobraża. Ona wie, co mówi, a my tylko po prostu jesteśmy od tego moim zdaniem, żeby po prostu ująć to w jakieś tam konkretne ramy i tylko się starać, uczyć i no niestety, ale poprzeczkę sobie podnosić z miesiąca na miesiąc wyżej. Kamery są przez cały czas włączone, jak jest ekipa? Kamery są włączone przez cały czas. Nie ma prywatnych rozmów? Nie ma prywatnych rozmów. Chodzimy z mikroportami, także generalnie nawet jak pani Magdy nie ma, no to i tak pani Magda wie, co się dzieje, widzi, co się dzieje i, i no generalnie może nas ocenić, tak? My chyba zostaliśmy uznani za bardzo nudną ekipę. Mało kłócącą się, mało rozrabiającą, więc takie trochę, jak to powiedziała jedna z moich klientek, takie trochę flaki z olejem, panielu. No tam nic nie znaleźli, garami nie było trzaskane, talerze nie były rzucane, było wszędzie czysto, więc właściwie to byliście tacy trochę monotematyczni. Nie było prywatnych rozmów z Magdą Kessler, z reżyserem, który powiedział, tutaj teraz może trochę tam coś zamieszajcie, bez nudno? Y no właśnie mnie to dziwiło, bo wszyscy właśnie mi opowiadali, że to tam będzie, że Pani Magda to, Pani Magda tamto, że reżyser to, reżyser tamto. Mam wrażenie, że my chyba byliśmy na tyle wszyscy poukładani i tacy normalni, i tacy, nie wiem, zakochani w tym, co robimy na kuchni, że, że my naprawdę to. Nie mieliśmy jakichś takich uwag, teraz rób to, teraz rób to. oczywiście jakieś tam prasowanie obrosów musiało być przez chwilę nagrane, no rzeczywiście to dziewczyny robiły, no ale musiało być nagrane, żeby coś tam pokazać, tak? Nasze gotowanie również, to, że my kiełbasę robiliśmy, no robimy to cały czas dla klientów, także swojskie wyroby mamy również, tego byłam nauczona od dziecka, przez wuja, później przez teścia świętej pamięci, no i, i to robimy, to się robiło u nas w domu i to przenieśliśmy na lokal, na tyle oczywiście, na ile nam pozwalają, tak? Jak tak, tu... byliście nudni, to tym bardziej trzeba było was tam podkręcić trochę, żeby, żebyście byli bardziej interesujący. No to myślę, że akurat temat córki był bardziej interesujący. Chciałam tego uniknąć, ale no niestety trzeba było się z tym liczyć. Wyciągnęli że... wszystko. Że wyciągnęli wszystko, tak. I chociaż uważam, że pani Magda i tak super do, do, a podeszła do córki i naprawdę, i naprawdę wiele rad fajnych jej Dała i, I też stwierdziła, że no to jest bardziej związane akurat z jej stanami emocjonalnymi z powodu choroby, a nie, a nie z jej złym charakterem, bo jest to naprawdę dobre dziecko, które każdy mi mówi tak, że gdyby się komu kiedykolwiek działa krzywda, to jest pierwszą osobą, która stanie w obronie każdego. Także mamy złe i dobre strony, tak? Magda Gessler zna się na robocie z tego wynika. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi i moim zdaniem jest bardzo dobrym psychologiem. Na pewno to też wynika z tych obserwacji przez te kamery, z podsłuchiwania nas. Tak? No to wiadomo, nie ma z nami wcześniej kontaktu, więc trudno być wróżką i na pierwszy rzut oka powiedzieć, że ty jesteś taka, a ty jesteś taka. Ma mało Ale... czasu. Ma za mało czasu, oczywiście, że tak. No, także przez te parę godzin, które ona tam ma, przez te parę rzeczy, które we wcześniejszych nagraniach powiedzieli moi pracownicy czy ja, no to z tego jedynie może wnioski wyciągać, tak? Bardzo pocieszające dla mnie było, że ja dostałam taką odpowiedź, że nie martw się tym, że pani Magda powiedziała, że nie wszystko jest okej, okay, bo tobie poprzeczkę poniosła bardzo wysoko. To ekipa pani po powiedziała? Tak, to mi powiedziała ekipa i, i powiedzieli na koniec, że naprawdę masz tak wysoko podniesioną poprzeczkę, że jak tylko będziesz tego pilnować, to na pewno nie będziesz żałować. No i staram się. Z jakim skutkiem? Oczywiście są ludzie zadowoleni i niezadowoleni. Tak? No, nie spełnimy oczekiwań wszystkich. Tak, Każdy Absolutnie ma jakieś nie. inne predyspozycje smakowe. Każdy ma jakieś inne oczekiwania. Niektórzy oczekują, że jak już pani Magda była, no to zastaną lokal nie wiadomo yy, jaki. No wiadomo, że pani Magda swoje dekoracje, jakie robi, to są dekoracje tematyczne i wielu osobom trudno się pogodzić, że u nas jest mnóstwo kaczek na ścianach, tak? No ale uważam, że to jest akurat związane z nazwą i z naszą kartą menu tak bardzo, że, że to współgra i ja sobie akurat to cenię. Doszliśmy do nazwy. Ta propozycja padła tak dosyć zaskakująco. Byliście zadowoleni, że będziecie musieli zmienić akurat na taką? Bała się pani tego? Ja jestem osobą na tyle otwartą, że nie boję się żadnych zmian. Ale I... mogą być takie zmiany, które pani się podobają i takie, które pani się nie tak. podobają. nie podobałyby mi się zmiany, yy, obstawiałyśmy, że yy, no, może się wydarzyć coś takiego, bo ekipa z kamerą szukała kropek po naszych piecach i naczyniach i tak dalej. I tylko powiedziałam moim pracownikom, że jeżeli pani Magda nam wymyśli nazwę ale kropek, czy, ty, czy gdzie ten kropek, to po prostu ich zamorduje chyba wszystkich legalnie. Yy, natomiast nazwa Kacze Zamieszanie Zajazd to My mamy miejsce, które zostało zaadaptowane na lokal. I to miejsce w pewnych momentach nie można zmienić tego lokalu, nie można pewnych rzeczy usunąć z tego lokalu. One muszą tam być. W związku z tym, my nazywaliśmy się karczma pod dębami. Z tego względu, że rosły tam dęby, że karczma to takie sielskie, swojskie, wiejskie. I taki mieliśmy styl w środku. Więc ten kacze, zamieszanie, zajazd, tak naprawdę gdyby zawiązuje, nawiązuje do tej nazwy karczma pod dębami, bo to jest też sielskie, swojskie, normalne, regionalne. Więc nam ta nazwa bardzo przypadła do gustu. A co by pani zrobiła, gdyby padła propozycja nazwy, która pani w ogóle nie pasuje? Byłaby rewolucja? W rewolucji? Kurczę, no właśnie, jestem taką osobą, która na wiele rzeczy się godzi. Ja uznaję, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I jak do tej pory niektórzy mówią: Ojejku, ale pani dostała nazwę. I ja mówię: Kurczę, jeżeli nazwa zawiązuje do mojej karty i do tego, co ja serwuję, no to jest ok. I dla mnie to się nie kłóci z niczym. Nie przywiązuje nazwy. No, mam nazwisko, jakie mam, i kiedyś, kiedyś, jak jeszcze przed ślubem e, dowiedziałam się, jak nazywa się mój mąż, to stwierdziłam, o, matka, przecież ja nikomu się nie przyznam, że ja będę się tak nazywać. A generalnie, czy to ma znaczenie jakiekolwiek? Czy nazwisko, czy nazwa mają znaczenie? Mi się Zawsze mi się wydaje tak, że nieważne jest, jak człowiek wygląda, tylko to, co ma w głowie i co ma w sercu. Czyli menu. Czyli menu, jeżeli, jeżeli w knajpie jest coś, co naprawdę wszystkim smakuje, coś, co jest odzwierciedleniem tego, o co mi chodzi, no to jest najważniejsze, a nazwa moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Także ja bym się tutaj chyba za bardzo nie obrażała, nie, nie należy do takich osób. A Ale czas... w umowie na przykład była opcja tego, że możecie się nie zgodzić? Na nazwę? Szczerze mówiąc nie przywiązywałam nie do tego, ja tego nie doczytałam, bo dla, dlatego że mi zależało <laughs> na tym, żeby po prostu pani Magda pokazała nam jak wyjść z, tej, z tego marazmu, który mieliśmy, jak pokazać ludziom co potrafimy i jak potrafimy. A jak to się będzie nazywać, no to kurczę, no, mamy tyle dziwnych nazw tutaj w Wielkopolsce po kuchennych rewolucjach, że... To prawda. Że naprawdę no... Kacza zamieszanie nie jest złą nazwą. Dla mnie jest bardzo fajną nazwą i naprawdę bardzo Lubi sympatyczną. Pani tą nazwę. Bardzo, bardzo lubię tą nazwę. Okej, okay. przyjeżdża ekipa. Ile to osób przyjeżdża do pani na plan? Ile tam oni wszyscy 12, wchodzą? 14, 12, 16. Tak? I oni przez cały czas się kręcą? Oni przez cały czas się kręcą, tak. My mamy akurat to szczęście, że lokal jest w miarę duży, więc to, że oni się kręcą, mamy dość dużą kuchnię, dość duże zaplecza. I sam lokal jest duży, więc my tak tych chłopaków i pań tak do końca to nie widzieliśmy, nie zwracaliśmy na nich takiej szczególnej uwagi. Kręcili się gdzieś tam, ale nie robili dużego zamieszania. I oni sami robią rewolucję tą taką wizualną? Tak. Bez tak. waszego wpływu? Bez naszego wpływu. Czyli wchodzi pani do lokalu i mówi, o, tak mi zrobili. Tak, tak. Spodobało Dokładnie. się Dokładnie. Tak, no ja przygotowywałam się na takie zmiany, no tak jak mówię, ja do Kuchennych Rewolucji zamierzałam zgłosić się już dobre 6, 8, 10 lat, zawsze to było jakieś takie moje marzenie, tylko zawsze uważałam, że nie jestem lokalem, który się do tego nadaje, że bałam się tej konfrontacji, co będzie, jak wyjdzie pani Magda i powie, o kobie, to co ty w ogóle robisz, co się do niczego nie nadajesz, to co ty tutaj robisz, to jest po prostu śmieszne, to jest naprawdę żenujące i tego się bałam, natomiast zmiany jakiekolwiek, czy wystroju i tak dalej, no my się też zmieniamy jako ludzie. Ja sama lubię zmiany i, i no, nie, nie, to tego akurat to. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. No, to Więc... pięknie brzmi, ale <laughs> do nie wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Nie trzeba się do wszystkiego przyzwyczajać, ale myślę, że akurat pani Magda u nas poszła w takim kierunku, który nas zawsze interesował, który już od jakiegoś czasu prowadziliśmy, jeżeli chodzi o menu. Nie zmieniła nam drastycznie, czyli, czyli uważam, nie była że. To była rewolucja, taka prawdziwa. Była to rewolucja smaków, tak? Że te smaki pani Magda pozwoliła nam gdzieś tam wynieść na piedestał, pokazać to, co potrafimy, podrasowane, takie konkretne, takie, jakiego oczekują klienci. Czyli ja uważam, że nie byliśmy aż. Tacy źli, żeby po prostu wprowadzać nam kompletnie nowe dania, kompletnie nie wiadomo skąd, tylko moim zdaniem pani Magda doceniła to, że korzystamy z tej regionalności, z tych naturalnych produktów, tylko pokazała nam, jak je po prostu wynieść jeszcze wyżej, jak pokazać ludziom, że zwykły zwykłe Carpaccio z ziemniaków z naszego pola, z naszej białej kiełbasy, z ogórków z sąsiedniej firmy, która kisi starą metodą, z chrzanu, który kopie moja mama na ogródku, można stworzyć danie, które na konkursie zostaje wyróżnione wśród stu paru potraw, więc to jest. Jest po prostu to, żeby ludzie widzieli, że proste dania się bronią, że te proste dania mają smak. I jeszcze właśnie teraz przedwczoraj Słyszałam, że pani powiedziała, że to carpaccio to był tak nieziemski przedsmak świąt Wielkanocy, że mówi, jak poczuła ten chrzan, to oczy i na wierzch wyszły, ale to był taki smak, no bo to chrzan się je. że mówi, ona cały tydzień go przeżywała. Czyli mówi, to jest coś, co naprawdę robi, robi robotę, robi wrażenie i nie spodziewa się, że tak prosta potrawa może mieć tyle smaków w sobie. No i myślę, że o to chodzi w Kuchennych Rewolucjach, tak? Żeby pokazać to, że kaczka może w tylu wersjach smakować i za każdym razem może mieć inny smak, ale tak jak zawsze pani Magda mówi: nie zabijajmy smaku mięsa. Niech to będzie królowało podstawowy smak, a reszta niech będzie dodatkami, tak? I wtedy wiemy, co jemy i wiemy, jak to ma smakować i jak smakuje. Jak długo ekipa się działała u pani? Cztery dni. Czy to było ciężkie? cztery dni? Intensywne. No, zupełnie inne, zupełnie inne, bo to wiadomo, że były różne zmiany, tak, różne, różne oczekiwania, każdy miał jakiś taki lęk w sobie, co będzie, jak to będzie, co będziemy musieli, czego nie będziemy musieli, myślę, że każdy bał się mówić na początku otwarcie o tym, co myśli, jak to widzi po tych takich tam naszych nagraniach codziennych, tak, pięć minut dla, po takim dniu opowiadanie wrażeń i tak dalej, no to tak troszeczkę... Po całym dniu wszystkich was nagrywali. Tak, tak, tak. Każdego dnia po prostu były takie rozmowy z danego dnia, jak. jak co się wydarzyło? Co się wydarzyło, co tak? Co, co o tym myślimy i tak dalej. Także ja rozkręcaliście się z dnia na dzień? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż wydaje mi się, że moja ekipa nie miała problemu z mówieniem o tym, co ich boli i, i, i co im się podobało, co im się nie podobało. Raczej mamy takie relacje, że ja zawsze też mówię, że mówisz wprost i otwarcie, to wtedy dalej zajdziemy. Ile tak was to tak kosztowało ponownie. wszystko? Nerwy? Bo pieniądze wiemy. Nie. <grym> nie, pieniądze nie. Pieniądze nie, pieniądze nie. Nerwy. Y ja jestem naprawdę bardzo dziwną osobą, bo ja yy, no medialnie udzielałam się od piątego roku życia, więc tu nie miałam z tym problemu żadnego. Ja mam dobry kontakt z ludźmi, bardzo szybko nawiązuję kontakty z ludźmi i bardzo dużo ludzi zgłasza się do mnie z własnymi problemami. Tak? Czy Jakoś zgłosiła tak... się po prostu pani po to, żeby występować przed kamerą? <śmiech> <śmiech> to był ukryty cel. <laughs> ukryty cel, żeby się pokazać, tak? Nie, aż tak, aż tak żyć nie lubię. Nie, no chodziło o to, żeby po prostu naprawdę pokazać nam, moim zdaniem, że my naprawdę nie jesteśmy tacy źli, jakby nam się wydawało, i pokazać, co mamy robić lepiej, żeby to naprawdę dało efekt. Efekt tego, żebyśmy się stali restauracją, a nie tylko po prostu dostarczycielem posiłków. A co się wydarzyło po miesiącu, po tym teście? No, to był miesiąc, jak to chyba większość yy, restauracji po rewolucjach mówi, miesiąc hardkorowy. Pierwszy weekend to było w lokalu ponad 145 osób jednego dnia. Oczywiście, że tego nie ogarnęliśmy. Myślę, że nikt, żadna restauracja tego nie ogarnia, a jak mówię, że ogarnia, to ja i tak w to nie uwierzę. Yy, po prostu nie byliśmy przyzwyczajeni do takiej ilości gości. Nie potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. Nie, nie mieliśmy. Obsługi kelnerskiej prawidłowej, więc lawina złych rzeczy posypała się na nas, i to był chyba gorszy miesiąc niż to oczekiwanie na kuchenne rewolucje i same kuchenne rewolucje. Bo przed powrotem pani Magdy wszyscy byli na tyle ciekawi. Że no, y, słów krytyki na temat jedzenia może nie było, ale były słowa krytyki pod względem tego, że nie było wolnego stolika, nie można się było dodzwonić, że ktoś tam tego nie opanował, że powinniśmy się nauczyć, że jak już się na to zdecydowaliśmy, no to, to, to nie daliśmy sobie z tym rady. No I to było chyba bardziej bolesne niż, niż mówienie o jedzeniu, bo, bo jedzenie to po prostu szło tak, że to było marzenie każdego kucharza i każdej restauracji. Wszystkim smakowało. No, myślę, że 99% było zadowolonych no, klientów. To jest świetny wynik. Też tak uważam, też a, tak uważam. A ten miesiąc między wyjściem ekipy a testem? Już zauważyła pani zmianę? E, no generalnie u nas to było tak, że my w styczniu mieliśmy nagrania, a w Wielki Czwartek przed świętami wielkanocnymi była emisja, czyli to tam nie czekaliśmy zbyt długo w odróżnieniu od innych lokali. No i to był taki okres, że przed samymi świętami mieliśmy emisję, no to nie mieliśmy tych klientów, tak? Nie było tego naporu zaraz po emisji odcinka. Natomiast po następnym oczekiwaniu na powrót pani Magdy, no to już zaczęliśmy się uczyć, tak? To, to tak wyglądało, że my wiele rzeczy już zrozumieliśmy, wiele rzeczy się nauczyliśmy, skorzystaliśmy ze szkoleń również, tak? I kelnerskich, i kucharza. I to też było fajne doświadczenie, także nie, nie stanęliśmy w miejscu, tylko się staraliśmy po prostu temu wszystkiemu jakoś zaradzić, nauczyć się i nie stracić przede wszystkim tego klienta. No kwestia marketingowa jest oczywista. Po programie jest tu ludzi, którzy przy, przychodzą sprawdzić, czy jest tak. dobrze, czy nie jest dobrze. Ja się zastanawiam nad tym, jaka jest różnica, jak klienci potraktowali tą zmianę, jeszcze nie wiedząc, że w większości pewno, że, że wy jesteście po rewolucjach. Właśnie od tego momentu, jak wyszła ekipa, a wy żeście już te wszystkie zmiany przeszli. Klienci wiedzą szybciej niż my. Jednak. Tak to się odbywa. Jakoś tak to wychodzi, my jesteśmy w tak małej miejscowości, że generalnie to było wydarzenie gminne. Mm -hmm. To nie było Jedna wydarzenie osoba, tylko która nasze. Magda Gessler, już tak, tak, powiedziała. Okay, tak, no jasne. Tak. Sprawa. Także to wszystko po prostu rozniosło się takim tempem, że ludzie przyjeżdżali już docelowo sprawdzić nas, zobaczyć, jak się zmieniło, co się zmieniło, na ile dajemy radę? Czy te smaki są takie, jak zawsze pani Magda mówi. I no to był trudny miesiąc, ale naprawdę świetny miesiąc. I te efekty czuć do dzisiaj? Tak, te efekty czuć do dzisiaj. I, i no myślę, że my nie spoczywamy na laurach i, i tak trzeba, inaczej się nie da. Jest trudno, bo gastronomia jest bardzo trudną dziedziną, niestety. Yy, wszyscy teraz przeżywamy kryzys, to jest wiadomo z czym związane. No, koszta utrzymania rodziny rosną, więc w związku z tym każdy liczy pieniądze, zanim pójdzie do lokalu, czego na to stać, czego nie stać. Więc yy, w tygodniu jest już teraz gorzej, bo nie ukrywam, nie jest taki high life jak był na początku. Natomiast weekendy cały czas są naprawdę świetnymi, świetnymi dniami. Czyli osiągnęliście wszystko, czego, co chcieliście osiągnąć yy, po programie? No gdybym powiedziała, że osiągnęliśmy wszystko, to tak jakbym sobie powiedziała, dobra, teraz to już osiadam na laurach i tak dalej. Nie, nie, na pewno nie osiągnęliśmy wszystkiego. Ja cały czas mam jakieś tam marzenia, cały czas mam jakieś tam yy, swoje wizje. Na pewno będę ubogacać menu w dziczyznę, będę się niedługo w tym szkolić właśnie, testowałyśmy rolady z jelenia i one bardzo fajnie schodziły, mamy tutaj też dostęp do super dziczyzny w rejonie Wielkopolski, tutaj nawet blisko Swarzędz i tak dalej, no i warto w tym, w tym kierunku również pójść, bo uważam tak, no klient, który będzie do nas wracał i będzie wracał cały czas na to samo menu, to mu się po trzecim, czwartym radzie znudzi. I powie tak, no kurczę, na kaczkę magdy mam jechać. No nie chce mi się, bo duża porcja. Już Tą kaczkę jadłem. jadłem już pięć razy. No to na co ja tam pojadę? W zasadzie nie mam po co. I stąd te nasze pączki z farszem z kaczki, stąd nasze sushi z kaczką, pizza sushi z kaczką. Z kaczką ma Pani. Tak, sushi z kaczką mamy. Tak. Był to taki pomysł, który się zrodził na jedno danie weekendowe i pozostał, bo cały czas się cieszy bardzo dużą popularnością wśród klientów. Najpierw biorą z takim, że tak powiem, zadziwieniem, jak to może smakować, a później stwierdzam, że kurczę, no przecież to jest super danie. My też zawsze akurat robiliśmy dobre sosy warzywne, owocowo, jakieś tam winne do, do różnych dań mięsnych, no i tym obogacamy też te potrawy, tak? To nam się jak na razie udaje i myślę, że to jest naprawdę... Fajny kierunek nasz. Czyli pani podejście do gastronomii zmieniło się przez ten rok? Bardzo. Uważam, że bardzo ja nabrałam większej wiary w siebie, dlatego że jestem samołukiem. Tak jak mówiłam, jestem z pierwszego zawodu krawcową. Później chciałam zdobyć tytuł kucharza, żeby po prostu móc mówić wszystkim, że jednak jestem tym kucharzem, także jestem technikiem kucharzem. Zawodowym. Zawodowym, tak. Nie kończąc szkoły, a mając praktykę, czyli zdawałam egzamin równie, na równi z młodzieżą, w jednej grupie z młodzieżą, nie także po prostu gdzieś tam, jak to się mówi, że a, bo dorośli inaczej zdają. Nie, zdawałam na tych samych warunkach. Super, że zdałam na 90%, bardzo się to cieszyłam i, i nawet dziewczyny, które ze mną zdawały, mówią: Pani bardziej się cieszy niż my, a ja mówię, No tak, bo wy szkołę, wy się uczyłyście, ja jestem samoukiem, a samouk niestety ma wiele takich nawyków już codziennych, które zupełnie nie nadają się na egzamin. I tu trzeba się pilnować przy takim egzaminie i to jest super, więc no, tylko przejdź do przodu. No. Nauczyłam się, że gotowanie to jest naprawdę sztuka, że nie można się bać dodatków, trzeba tylko umieć sobie je... Konkretnie dopasować, żeby te smaki się ze sobą zgrywały i teraz już jadąc gdzie indziej do lokalu, już oceniam, czy ten dodatek pasuje z tym, czy niekoniecznie. Teraz na wyjeździe, niestety, trafiłam na kaczkę i pani mnie pyta, jak ta kaczka, bo gdzieś tam się dowiedziała, pewnie moja mama jej powiedziała, że mieliśmy udział w Kuchennych rewolucjach. Obejrzała odcinek, i mówi, bo pani robi taką kaczkę, Mówię, no, nie będę krytykować kogoś, bo każdy ma inny smak. No, ale tam. Ale... Do... No właśnie było, ale że ten dodatek po prostu kaczka została zabita dodatkami, niestety. Tak jak pani Magda zawsze mówi, że zabijamy dania dodatkami, i tu trzeba uważać, żeby podkreślać, co jest głównym daniem, a co ma być dodatkiem do tego, żeby ten smak tylko podkreślić. No tam dodatki zabiły całą kaczkę, więc pani się śmiała, że poprosi o przepis. Pani Oczywiście się, nie dostała. Pani się <laughs> cieszy, jak y, klienci przychodzą i mówią, co im nie smakowało? Tak. Tak, ja zawsze, zawsze to robiłam, zawsze, yy, nawet jak byliśmy lokalem, który organizował większość uroczystości, zawsze zależało mi na tym, żeby klient powiedział wprost, co mu smakowało, a co nie, bo to, że mamy różne smaki, to jest normalne, ale jak ktoś ocenia krytycznie jeden smak i mówi, wie pani co, bo ciągle macie coś przesolone i to nam nie pasuje no to trzeba zwrócić na to uwagę, bo jedna osoba może powiedzieć, no okej, okay, może nie używać soli w domu, może mniej doprawione jadać, ale jak kilka osób to powie, to trzeba to brać pod uwagę, trzeba się zastanowić, co jest nie tak i nie obrażać się na to. Bo krytyka to w większości wypadków powinna być konstruktywna. Dawać mi bodziec do tego, żeby zobaczyć, co jest nie tak, a nie mówić, o kurczę, bo wybrzydzają, narzekają. Mają jakiś powód. Niektórzy po prostu lubią, a niektórzy po prostu chcą nam podpowiedzieć, że wiecie co, no naprawdę tu, no hello, to nie pasuje z tym. I to pomaga. Wam, restauratorom. Moim zdaniem bardzo pomaga. Jeżeli ktoś tylko ma pokorę, bo uważam, że w gotowaniu trzeba mieć bardzo dużo pokory i bardzo dużo szacunku do gotowania, no to wtedy naprawdę pomaga. Ja właśnie teraz w weekend zastosowałem tę metodę, bo ja już też z kim rozmawiam z restauratorów, wszyscy mówią to samo, krytykować, jeżeli coś nie smakowało. Byliśmy w bardzo fajnej restauracji, wszystko było świetnie, ale podali tak fatalny ketchup do frytek, mm. najtańszy, słodki, tak. z jabłek, tak. że powiedziałem sobie, no dobra, muszę im powiedzieć, bo to po prostu zepsuło mi cały wrażenie no, jedzenia. Właśnie. no właśnie. I czasem te dodatki są takim po prostu... My też będziemy zmieniać menu, bo też słyszymy gro głosów od ludzi, mamy zestawy. A ludzie mówią, no kurczę, ja bym wolała zjeść tą kaczkę nie z pyzami, a z kopytkami, a może z kluskami śląskimi, a może z frytkami, a wy nie dajecie nam prawa tego wyboru. Robienie zestawów jest dużo prostsze, tak? Bo my już na kuchni pamiętamy co idzie z czym i nie musimy się wczytywać w zamówienie, które przychodzi. Natomiast no, trzeba dać ludziom swobodę wyboru, bo inaczej do nas nie wrócą, tak? No i też przywiązujemy dużą uwagę do sezonowości. Do sezonowości, bo jednak każdy z nas jest tak zbudowany, że idzie wiosna, chcemy jak przychodzi jesień, chcemy grzybów, gorących zup rozgrzewających. No i tak trzeba funkcjonować po prostu, żeby się nie znudzić, żeby dać ludziom to czego oczekują i wtedy będą wracać. Myśli pani, że rewolucje są dla każdej knajpy? Nie. Uważam, że nie są dla każdej knajpy, dlatego że bardzo dużo kucharzy ma zbyt wydumane wyobrażenie o własnych umiejętnościach. I to jest coś, co od razu wyklucza udział w kuchennych rewolucjach. Czasami nawet wyklucza w tym, żeby knajpa była dobrym lokalem. Bo to jest to, o czym przed chwilą powiedziałam. Trzeba mieć dużo pokory i trzeba zachować dystans i trzeba ludzi słuchać. I jak są kucharze, którzy mówią: Ja wszystko potrafię najlepiej, ja wiem. I tylko dla siebie i to ma mi smakować, a klient, jak mu nie smakuje, niech sobie do soli, do pieprzy czy nie wiem, coś tam zrobi, to, to nie. Bo my gotujemy dla ludzi, my nie gotujemy dla siebie. Ja osobiście nie jadam flaków, a je gotuję. Nie jadam owoców morza, na razie ich nie gotuję. <grych> Raczej tak sporadycznie, no tylko na życzenie klientów. Nie można, mieć wszystkiego, klientu, też nie można nie. mieć wszystkiego, bo to nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby mieć właśnie coś, w czym się czujemy najlepiej i na co klient ma wracać do nas. Żeby tutaj była kaczka, tam będzie gęsina, tam będzie wieprzowina, a gdzieś indziej będzie drób czy dziczyzna. I to właśnie o to chodzi. Pani jest w kontakcie z Magdą Gessler przez cały czas? Ma pani do niej mm. numer telefonu? Mam do pani Magdy numer telefonu. Pani Magda dzwoniła do nas trzy czy cztery razy po kuchennych rewolucjach. Generalnie smsowałam z panią Magdą. Teraz jakoś cały czas mam taką nieśmiałość do pani Magdy. Jestem człowiekiem, który uważa, że trudno jej przeszkadzać z byle czym. Bo po tylu odcinkach, po tylu edycjach, to ona tak naprawdę musiałoby być, nie wiem, co w głowie, żeby nas zapamiętać. To, to już jest tak? kilkaset restauracji. To jest Oj, kilkaset restauracji, wiele z nich już nie istnieje. No i generalnie pani Magda ma też swoje życie, tak? W niejednym projekcie bierze udział, no więc trudno, żeby poznawała i pamiętała gdzieś tam jakieś lokale z takiego, jak to mówią moi klienci, pipidówka jak my. No, ale miała pani ostatnią ochotę napisać, czy zadzwonić, zapytać? Generalnie Kusiło cały czas panią? gdzieś tam. Tak, tak, cały czas jest taki gdzieś tam odwdzięk, że fajnie by było, bo jest to naprawdę ciepła i sympatyczna osoba. Nie robi pani tego. Nie nie robię tego, bo ja jestem generalnie może bardzo wygadaną osobą, ale jestem też nieśmiała. I bardzo nie lubię komuś wkraczać w życie prywatne. I uważam, że każdy ma jakąś tam strefę prywatności i tak dalej, i no e, póki co, jeżeli sobie w miarę radzę z tym, co Pani Magda zostawiła, i uważam, że jest to na jakimś poziomie, na takim, który ona by chciała, żeby było. No to nie będę jej brzydką z tyłka zawracać. Myśli Pani, że ona wróci do pani, jeszcze? Do restauracji zjeść? Mam taką nadzieję, obiecała mi to. A myślę, że jak pani Magda czegokolwiek obiecuje, to prędzej czy później słowa dotrzymuje. Anonimowo nie przyjedzie. <laughs> nie da rady. Nie, pani Magda anonimowo nie przyjedzie. Nie da rady, ale bywa w naszych okolicach, wiem o tym, także bardzo bym chciała na pewno, bardzo bym chciała jeszcze raz tej konfrontacji, żeby przyjechała i powiedziała: No, słuchaj, Ela, powiedziałam ci, masz podnieść poziom, a ty stoisz w miejscu, tak? Albo żeby powiedziała: No, kurczę, cieszę się, że jednak ten poziom podniosłeś do tego, o co Cię prosiłam. A dzwonią Także... do Was na przykład uczestnicy czy kandydaci do następnych programów, pytać, jak uczestnicy. to było, jak Uczestnicy mamy będzie. właśnie to jest takie fajne, że mamy kontakt z kilkunastoma restauracjami po kuchennych rewolucjach, akurat z naszej edycji. No, jedna nieszczęśliwie, która spłonęła, też braliśmy udział, że tak powiem, w pomocy dla nich, tak? Finansowej i tak dalej. Mamy udział, mamy kontakt z Barem u zresztą. Tak, mamy kontakt z Barem grochowej. Wymienialiśmy się tam kiełbasą do żurku i tak dalej, kupowali od nas, a my tam od nich coś sobie tam yy, z tesią terlecką, tak, też mamy kontakt, obiecała że nas odwiedzi. Więc to jest takie właśnie fajne, że myślę, że trzeba trzeba sobie wymieniać jakieś tam uwagi, yy, konfrontować to chociażby zadzwonić po to, żeby że, słuchajcie, czy u was też jest tak kiepsko w tym tygodniu, jak u nas? Czy tylko się, u nas jest? O, pocieszyć się, oczywiście, że tak. Myślę, że to daje takiego kopa każdemu z nas. My jesteśmy na tyle od siebie daleko, że nie stanowimy dla siebie konkurencji żadnej. Każdy z nas ma tak inne menu, że to też nie jest konkurencja. I ja zawsze byłam zdania, że lokalnie trzeba się wspierać. Wspierać, a nie podkładać, że tak powiem, kłody pod nogi, bo to nic nie daje, to się tylko odwraca przeciwko nam. I fajnie, jak Tesia ma ryby, jak tutaj mają grochówę, czy tam pizzę ugrochowe, jak my mamy tą kaczkę, jak inne lokale mają jakąś jeleninę, czy takie rzeczy. No to jest fajnie, bo to jest ta różnorodność i to jest fajne, że Kuchenne Rewolucje dbają o to, żeby te lokale w pobliżu siebie nie miały takiego samego menu. Żeby zawsze można przyjechać do nas i powiedzieć, o to dobra, dzisiaj byliśmy u was, to potem jedziemy tam, zobaczymy co im pani Magda zostawiła. Bo są ludzie, są osoby, które naprawdę śladem pani Magdy jeżdżą po całej Polsce. I my też mieliśmy kilkadziesiąt takich osób, które właśnie były niemal w każdej restauracji po kuchennych rewolucjach. Biorą mapę z restauracjami po kuchennych Oni rewolucjach. Oni nawet mi mówili, nie wie pani, bo byłam tutaj, pani Magda im to zrobiła. Byliśmy tutaj, a pani Magda to im zrobiła. I to jest też naprawdę fajne. A jak to się dzieje? Może pani mi odpowie na to pytanie, że przez cały czas w Polsce są takie restauracje, które wymagają rewolucji w kuchni, takich absolutnie potężnych. My mamy lokal od roku 2004. Czyli jest to już ileś lat, tak? I tak naprawdę na takie szerokie wody wypłynęliśmy 8 lat temu? Po 15 latach. Od takich 3 lat jesteśmy restauracją, a teraz już taką restauracją z prawdziwego zdarzenia. Czyli to wymaga samozaparcia? pracy, pracy, pracy i cały czas nauki i pokory. Są ludzie, którzy otwierają restauracje i myślą, że to jest coś, co po prostu w miesiącu zarobi na siebie olbrzymie pieniądze. Nie. Najpierw ludzie muszą nas poznać, muszą poznać naszą kuchnię. Owszem, bywają takie miejsca, w których coś się otworzy i jest super, bo myślę, że gdybyśmy by, byli w jakimś centrum Poznania, mielibyśmy naprawdę dużo większe obroty. Padają w Poznaniu knajpy I tak samo jak wszędzie. Padają knajpy dlatego, że koszty je wykańczają, tak? To jest to. My jesteśmy u siebie, czyli te koszty mamy Zdecydowanie niższe i to jest też, nie ukrywam, duży atut, bardzo duży atut w dzisiejszych czasach. Natomiast ludzie się spodziewają, że stanie się cud i oni po prostu po roku będą najsłynniejszą knajpą w okolicy i wszyscy będą do nich lgnąć. A często wygląda to tak, że ludzie miejscowi nie będą do na nas zaglądać, bo my, Polacy, mamy takie stare naleciałości: swojemu nie będę dawał zarabiać. I Trzeba się starać o tego klienta innego, zewnętrznego, który jest dalej, który zechce do nas przyjechać mimo odległości, bo będzie miał na co. Czyli cały czas króluje to, że my się musimy starać, żeby ta jakość była na naprawdę najwyższym poziomie. Wyższym niż my byśmy chcieli, wyższym niż potrafimy. Po prostu cały czas dążyć do tego, żeby było lepsze, smaczniejsze, inaczej wyglądało z dnia na dzień. Ale też powtarzalność smaku, bo to nie może być tak, że jednego dnia kaczka będzie super, a następnego dnia będzie mega słona, a następnego będzie sucha czy następnego będzie zimna. Nie. To musi być na równym poziomie. Na bardzo do siebie zbliżonym codziennie. Każdego dnia i każda porcja. A trzy rzeczy, które powiedziały pani koleżance, która chce otworzyć restaurację, to po pierwsze dużo samozaparcia, dużo szacunku dla produktów i dużo szacunku dla pracowników. Bo restauracja to jest produkt i pracownicy. W restauracji to jest taka branża, gdzie po prostu wszyscy muszą kochać to, co robią. Bo to jest y, miejsce, które, które się albo kocha, albo nienawidzi. Nie ma półśrodka. I kochać i nienawidzić. Można nienawidzić z miłości, tak. Ale jak to będzie pasja i przerodzi się w pasję gotowania, no to też jest dobry moment. Powiedziała pani, że nie lubimy dawać zarobić sąsiadom? Tak. Ma pani większość klientów spoza swojej miejscowości? Tak. Niestety tak. Mam bardzo nielicznych klientów z Komornik. To już są naprawdę bardzo nieliczni klienci. Natomiast już tak troszeczkę dalej, czyli tam Kostrzyn, Swarzęc, Poznań, Luboń. To są miejsca, gdzie przyjeżdżają, bo dojazd do nas akurat jest uproszczony przez S5. tak, Także to jest tak naprawdę ludzie co mówią, że szybciej dojadą do nas niż do Centrum Poznania. Gdzieś tam z zapoznania, ale miejscowi niestety pokutuje coś takiego, że nie wiem, ludzie nie rozumieją, ile czasu trzeba poświęcić tej pracy, i to jest chyba taka zwykła sąsiedzka zazdrość. Tak dlaczego nie myśli. ja, a dlaczego oni? Myślę, że to nie tylko tym jest spowodowane, także każda działalność, która jest w danej miejscowości, naprawdę ma bardzo trudno się przebić. Bardzo trudno. W ogóle Poznaniacy są specyficznym narodkiem, jeżeli chodzi o restaurację. O tak. O, tak. Tak. My po prostu garniemy tylko do siebie yy, i my jesteśmy bardzo zaborczy i, i bardzo nie lubimy się dzielić z innymi. I jak już sąsiadomi się si troszeczkę lepiej wiedzie, no to my z tego powodu wcale się nie cieszymy, tylko wręcz odwrotnie, tak? Robimy wszystko, żeby mu pokazać, że nie będzie ci się dalej tak wiodło. Nie ma Pani łatwo. Myślę, że nikt z nas nie ma łatwo. Także otwierając własny biznes sprzed tych 20 lat to pewnie bym się teraz zastanawiała, tak? czy otworzyć, czy nie otworzyć. No. ale to gdzieś tam było moje marzenie, ale kosztowało to naprawdę lata pracy. I tak jak ja mówię, to jest chyba moje czwarte dziecko, i dopóki będę miała siły je dalej wychowywać, to będę pracować. A jak nie, no trudno. Będzie pani gotować? Oczywiście, że będę gotować. Ale co? Co jest teraz największym hitem u was? U nas cały czas hitem jest kaczka, tak? Rolada z kaczki, kotlet ciekane z kaczki, kanapka drwala z kaczką, burger z kaczką. Kaczka wszędzie. Kaczka wszędzie, kaczka wszędzie w każdej postaci. Rosł z kaczki, podawane zupełnie inaczej niż wszyscy. Robi również furorę, No ale to tak jak klienci mówią, tu się czuje po prostu naturalność. Nie ma, nie ma, nie ma skuchy, nie ma podpuchy, nie ma zamienników, więc no kaczka będzie naszą królową, bo, bo ona była jeszcze przedtem. No nasze pierogi z kaczką na przykład to się już w ilościach takich sprzedają, że naprawdę. Kultowych. No... Tak, hurtowych. I jest to naprawdę miłe, sympatyczne, jak pani, która pierogi lepiła całe życie i cała rodzina i uważała, że robi najlepsze pierogi w świecie, i przychodzi do mnie i mówi: Pani Elo co pani zrobiła? Mówi, oni już teraz wolą pierogi od pani, a nie moje. I mówi, już teraz pani najlepiej robi pierogi. No więc to, to jest, jest naprawdę komplement. super. To Największy, jest taki komplement, tak, oczywiście, że tak. A jak pani nie je kaczki, to co pani lubi? Pierogi z kaczką jadam, kaczburgera już też jadam. No dobra, tak? z od kaczki. Kaczki nie ma, znikła. Co, jeżeli pani przyjeżdża do Poznania do restauracji, to co pani je? Schabowego. Schabowego. Jak <grym> poznania, <grym> jak na poznania przystało no to... schabowego. Schabowy oczywiście z kością, ziemniaczki purée i kapusta zasmarzona do tego. To jeszcze mam pytanie na koniec do pani: czy u was można wziąć pół porcji dla dziecka? Bo to jest moja My... prywatna kurcja. My mamy porcję dziecięce. Ale każdego dania? Nie możemy zmienić dań pani Magdy. Natomiast jeżeli klient chce no wielkość, samą ćwiartkę zmieniać. kaczki, no to ja jej nie zmienię wielkości. Tak? Ale wie pan co, bo ja pytam. My... Mamy kotlet drobiowy dziecięcy, czyli to jest mniejsza porcja dla dzieci, mamy nagrycy dla dzieci, mamy no zupę właśnie. pomidorową dla dzieci. Teraz jeszcze będziemy menu dla dzieci rozszerzać. No, dlaczego my mamy również drób w karcie? No bo przecież jak ktoś przychodzi, to nie tylko jada kaczkę czy schabowego, ale są osoby, które robią dewolaje, robią kotleta drobiowego. No i to też w karcie naszej musi się znaleźć, tak? Tak, ja pytam dlatego właśnie, że, że te menu dziecięce w większości restauracji jest bardzo podobne. I to takie menu, które trochę te dzieciaki biedne spycha w narożnik nuggetów, frytek i zupy pomidorowej. A dzieciaki jednak powinny jeść normalne jedzenie. No właśnie, dzieci powinny jeść normalne jedzenie. Tylko przykre jest to, że my rodzice ich tego nie uczymy. No ale pani też nie ma połówek porcji. U mnie dzieci, gdyby chciały z rodzicami zjeść, zjedzą, ale myśmy mieli taki, jeszcze przed kuchennymi rewolucjami, mieliśmy dania dziecięce, nie właśnie nuggetsy, kotlety i tak dalej. Miałyśmy również żolatki wieprzowe dziecięce. Miałyśmy tam z wieprzowego, no to były wieprzowe akurat dziecięce. Kilka zup było dziecięcych. I proszę mi wierzyć, że te dzieci po prostu niestety, ja czasem gotuję również na półkolonie. Pani sobie ode mnie odbiera obiady. I to, co te dzieci są nauczone jeść, to nawet jak ona chce wprowadzać coś innego, to jest tylko zupa pomidorowa rosół, zupa ogórkowa, nagetsy, frytki, spaghetti i naleśniki. Ale jeżeli w menu restauracji menu dziecięce zawsze jest takie samo, no to te dzieciaki też nie mają możliwości próbowania trochę, nie? Nie wiem, czy to tak właśnie wygląda, bo to jest moim zdaniem troszeczkę wina rodziców. Sama jestem babcią, A, no czwórki pewno. już dzieci i moja jedna wnuczka jada. Wszystkie kaczka jedzą. Najstarsza wnuczka je pierogi z kaczką. Okay. Tak, Zjada po pięć porcji, jest strasznym nijakiem, ma sześć lat. Natomiast córka uczy wnuczkę jedzenia wszystkiego: wszystkie zupy krem, czy to jest brokułowa, czy dyniowa i tak dalej, to tak. Natomiast te drugie jedzą tylko tak: kanapkę z serem, parówkę, koklecik drobiowy i nagetsy. I niczego więcej nie dają nawet w przedszkolu. I to jest właśnie problematyczne, że rodzice boją się dać dzieciom coś innego i nauczyć je tego. No bo uczymy dzieci jedzenia od narodzin, tak? Jak dziecko już ma pół roku, to to co my jemu damy, tego ono się nauczy. I u nas w naszym społeczeństwie już, już troszeczkę mniej, ale naprawdę bardzo często jeszcze pokutuje to, że no niestety jada się ten drób. Mięso, które jest tak naprawdę wcale niezdrowym mięsem w tej chwili. To jest jedno z najmniej zdrowych mięs, to jest filet z kurczaka, tak? I kurczak sam w sobie. Więc to trudno zrobić jakieś menu dla dzieci, bo później rodzice pytają, a nie ma na i kotlecików? I bo to moje niestety. Moje dziecko nic innego nie chce jeść. Bo moje dziecko nic innego nie je. Ono nie zje frytek bez keczupu. I, i nie zje na przykład pyzy z sosem, bo jest pyza brudna od sosu i nie będzie jadło. Wręcz nawet głosy, że spaghetti to jest tylko czysty makaron, bo jak jest sosem polany, to jest brudny makaron i brudnego makaronu jeść nie będą. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, to dużo, dużo pokutuje w nas rodzicach. Bo to menu... Ja mam dzieci, dla którego chłopca, dla którego mama zamawia ćwierć kaczki z pyzami i modrą, bo on po prostu uwielbia naszą kaczkę i ona jak zamawia sobie do domu, to właśnie bierze ćwierć kaczki z pyzami i modrą, bo to jest jedzenie jej ośmioletniego syna. Wcale nie jej, wcale nie jej. Także to jest po prostu mam świadomość rodziców, żeby uczyć dzieci, że po prostu to też jest mięso i to mięso się je. Więc no to jest naprawdę, jeżeli chodzi o kotlet siekany z kaczki, no to nie jest nic innego jak nasz kotlet mielony, tak? tylko my go nie mielimy, siekamy i to jest z piersi kaczki. No więc kurczę, są tam takie dodatki, że gdy dziecko je z raz jakiś tam wieprzowy, no to tak samo mogłoby zjeść to i myślę, że gdyby nigdy w życiu nie jadło, nie rozróżniłoby bardzo tak smaku, no bo, a nauczyłoby się jeść zdrowe mięso, nie? bo jednak kaczka to jest dość zdrowe mięso. Jedno ze zdrowszych mięskaczka, indyk, wołowina, no to są mięsa, które są po prostu mięsami takimi, gdzie nie da się oszukać, tak? One nie mogą mieć za dużo chemii, one nie mogą mieć za dużo antybiotyków, no bo to rośnie sama. a wręcz te rzeczy mu szkodzą. Czyli jedna rzecz to rewolucja w restauracji, druga rewolucja w domu. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Że to bardzo u nas pokutuje. Wiem zresztą, jak są problemy żłobków, w przedszkoli, że jak dzieci mają kapuśniak, to one nie potrafią tego jeść, bo w domu się tego nie jada, tak? No, same zupy. No, moim zdaniem, dzieci powinny w przewadze jeść zupy, bo w tych zupach jest wszystko. Są warzywa, jest mięso, tak, są dodatki. I, i to jest na tyle bomba witaminowa dla dziecka, że generalnie gdyby nauczyć je jeść chociażby tylko 50% naszych polskich zup, a my mamy naprawdę świetne zupy. Jedne z najlepszych, moim zdaniem, w Europie, bo są tak bogate we wszystkie warzywa i również w mięso, że naprawdę dostarczają nam tylu składników odżywczych, że, że to naprawdę nauczyłoby je jeść bardzo dużo rzeczy innych. Dawajmy dzieciom dobre jedzenie, jedzmy zupy. Dziękuję Pani Oczywiście, bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Dziurka, szefowa zajazdu, kacze, zamieszanie w komornikach. Teraz wszyscy yy, na weekend robimy plan i jedziemy do komornika. Zapraszamy. Dziękuję Zapraszamy bardzo. Dziękuję. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Myślisz, że jakbyś miał knajpę, to wezwałbyś Magdy na pomoc, czy nie potrzebowałbyś tego? Wiesz co, obejrzałem parę odcinków Magdy Gessler i myślę, że wiem wszystko o gastronomii, czyli popełniam podstawowy błąd wszystkich ludzi, którzy się na gastronomię biorą. I pierwsze, co byś zrobił, to byś posprzątał za szafkami, co? Szafki, okap, mycie garów. No tak? właśnie, tak. A przez cały czas są tacy, którzy mają tam brudno. Nie zastanawiacie to? No, jakbym wiedział, zwłaszcza, że Magda Gessler przyjeżdża, to bym pucował, bo oni nie są... Wszystko, to, cała rodzina by pucowała, jeszcze by firmę No, w sensie w tym, że te najpierw. No, Wiesz, jak ogląda się filmy o szefach kuchni, tych, tych prawdziwych restauracji gwiazdkowych, dobrych, nawet nie gwiazdkowych, tylko takich po prostu dobrych, to tam pucowanie trwa na okrągło. Oni nie pucują. pucują. No to nie oni, no. Pracownicy, wiadomo. Jak się stać na pracowników, a stać się jak masz klientów. No tak, czyli pucować trzeba tak, wiadomo. pucować trzeba, trzeba mieć smacznie, ale ja mam jeszcze jedną rzecz, którą lubię w restauracjach, przynajmniej tych, do których wracam. W restauracjach, bistrach, bo no nieważne jak się lokal nazywa. Jak obsługa jest taka, dzięki której czujesz się jak gość, mile widziany gość. Tak. Kołowi <ślażę> zabrakło... W, w... Nie, nie wiem, co mam zrobić z tą informacją, ale no, tak, no, oczywiście. To jest z... Dobra, Założymy ten problem. To jest pol, sztuka, pol, pol. żeby nie być narzucającą się obsługą, a być taką, która pomaga ci, a ja nie przeszkadza. Wchodzisz, czujesz się dobrze. Ci ludzie czasami uśmiechem rozbrajają sytuację, powiedzą jakiś dowcip i już jest fajniej. Tak, ale no to jest coś takiego, o czym też rozmawiałem z, z restauratorami, że brakuje profesjonalnych ludzi do obsługi w knajpach. Tak samo jak braku, brakuje kucharzy. Chyba nawet jest gorzej, właśnie z kelnerami, z osobami podającymi, bo. bo kucharzy szkolą, a takich kelnerów to już tak pewno no, trochę mniej. A życie szkoli. No tak, ale z, zanim się wyszkolisz, zanim zrozumiesz te wszystkie rzeczy, które powinieneś się nauczyć, to cierpią klienci. No, no a z drugiej zrobić. strony... I biznes szefa. No tak, ale na miejscu szefów posłuchałbym opinii tych ludzi, którzy pracowali na tym najniższym poziomie w gastro. A oni mówią, że to jest wyzysk. Więc pytanie, czy... W dobrych restauracjach widocznie to nie jest wyzysk. To jest jak zwykle, wszędzie zawsze było, jest i będzie. Są dwie strony medalu. Jedni mówią, że to jest wyzysk, a drudzy mówią, że te najniższe warstwy się obijają. Czyli to prawda leży pośrodku. Prawda, zawsze leży pośrodku. No co? Dosyć o żarciu. 98 odcinek to był. Dobra. No nieuchronnie zbliżamy się do setki. Nie będziemy świętować. Nie będziemy. Powiemy tylko, że to jest setny odcinek. Tak zróbmy. Co? Dobrze. I przypomnijmy Dzięki. to sobie w 101, żeby... Dobra, postaram się zapomnieć, że mamy 100 odcinków. Nieuchronnie zbliżamy się do kolejnego sukcesu. Może teraz poświętujmy. Tak? No, Ale to, to set... będzie już setny odcinek. Miałem nic nie mówić. Proszę Państwa, dosyć tego farmażolenia, ciężkie słowo. Farmażolenia chciałem powiedzieć. Bez sensu. Bez sensu. Dobra. Co? Dziękuję. Mówili do, się. mówili do państwa. Michał Czajka, Leszek waligura, najedliśmy się, wybraliśmy. A ten, a ten trzeci milczał. Nie wszystkich wybraliśmy. Nie wszystkich wybraliśmy. Okay. Co proszę państwa, za dwa tygodnie niecałe wracamy do urn. I wiecie jak głosować? Hmm. Krzyżyk. Krzyżyk. Wszyscy wiedzą. Prawie wszyscy. 20% nie. Myślę. Michał, ty się zdradzasz z poglądami. Mogę. Wolność. Nasz podcast? Nasz. Proszę bardzo. Rządzisz. Dziękuję. Obiektywizm nie istnieje. Idźcie głosować. Za dwa tygodnie pewna frekwencja będzie około 30 stopni, jak będzie ładna pogoda. 30 stopni? Procent. Aha. No ty już myślałeś ja o pogodzie. O pogodzie myślałem. No dobrze. Frekwencja będzie około 30 procent. No, Jeżeli może... będzie 30 stopni. No ale jak to będzie dobrze. tak, to wiesz co się może stać? Wszystko. No. no możemy mieć wielką zmianę w Poznaniu. Uh -huh. Dobrze, wracamy do punktu wyjścia. Wiecie, jak głosować. Dziękuję bardzo. 90 odcinek. 8. 8. Coś z liczbami dzisiaj masz. Te 30 stopni mi tutaj za bardzo weszło. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy po więcej. Do usłyszenia w czwartek.